Witam wszystkich w kolejnym filmie na kanale Piotrka. Tym razem jestem na tym poligonie, gdzie jest film na kanale odnośnie strzelnicy. To jest druga część poligonu. Tym razem wybierzemy się do wieży widokowej, która znajduje się na szczycie tej góry, oraz będziemy widzieć miejsce, gdzie były myte czołgi, czyli myjnia dla czołgów, ponieważ ten poligon był poligonem przede wszystkim do ćwiczeń pancernych. I teraz, idąc tym poligonem, możemy zobaczyć takie strumyki oraz będę co jakiś czas pokazywał, co tu się znajduje. Takie cieki wodne są tutaj dość często, takie strumyki, a my teraz będziemy podążać szlakiem pod tą górę. Jak widać, w dole znajduje się również jakiś ciek wodny. Tego tutaj jest bardzo dużo. Jest to praktycznie na chwilę obecną las, więc zapraszam do zwiedzania. Jako że jest to poligon, możemy po drodze napotkać takie oto bunkry ćwiczebne tam na dole przed nami oraz inne transzeje, rowy, okopy i tym podobne rzeczy. Więc możemy takie obiekty spotkać właśnie w mieście Landshut na terenie byłego poligonu wojskowego, który do około 2000 roku był użytkowany. I udało nam się trafić na miejsce, które jeszcze jest ogrodzone typowym wojskowym płotem. Za nim znajduje się ujęcie wody. Stąd prawdopodobnie pobierali wodę do jakichś bieżących zadań. Jak widać, siatka, wejście, splaśnie czy otwarte. No niestety zamknięte. I tam z przodu te kominki to są właśnie studzienki. I zapraszam do dalszej części filmu. Jak możemy zobaczyć, po drodze mijamy różnego typu przeszkody do ćwiczeń. Tam w oddali, w tych krzakach również. Postaram się Wam pokazać jak najwięcej z tego poligonu, ale już mogę powiedzieć, że pozostałości po żołnierzach i po ćwiczeniach jest tutaj naprawdę dużo. A to, co z przodu widzicie, ten wał, to jest właśnie ta strzelnica, która jest na wcześniejszym filmie. Chodząc po tym poligonie, możemy dostrzec wiele śladów przybytności tutaj czołgów, między innymi takie właśnie wyrobione szlaki. Prawdopodobnie to zapadlisko powstało w wyniku tego, że tu było bagienko jakieś małe. Czołg waży dość sporo i wyżłobił taką dziurę. I takich dziur tutaj jest dużo więcej. Chociażby kolejną, przejdziemy się kawałek tą drogą. One są praktycznie co parę metrów od siebie oddalone, więc bardzo łatwo jest je dostrzec, tylko trzeba zejść ze ścieżki turystycznej po prostu na tą łąkę po lewej stronie. I to wszystko tutaj się znajduje. Jak widać, kolejna dziura, tam kolejna, tam daleko następna, tam w dali kolejna. Więc jest tego tutaj bardzo dużo. Po prostu trzeba tutaj przyjechać i to zobaczyć, jak ktoś lubi pooglądać pozostałości militarne. Kolejnym napotkanym obiektem, który widać z drogi tutaj, jest przy samej drodze, to jest taki mały
lasek. Zaraz zobaczymy, co w nim się znajduje. Można przypuszczać, że w chwili obecnej już tutaj nic nie ma. Chociaż około 30 lat temu na pewno tutaj coś się znajdowało. Gdyż widać również jakieś pagórki, górki. A w tej chwili, jak widać, już nie ma nic. A tutaj ten poligon naokoło. I w kolejnej części filmu udamy się w kierunku tej wieży oraz obok niej znajduje się wieża widokowa niższa. No i tam też znajduje się ten obiekt zwany myjnią dla czołgów. Więc gorąco zapraszam. Idąc dalej przez tą łąkę można trafić na takie pozostałości po czasach świetności tego obiektu. Między innymi, jak widać, dość duża betonowa podłoga. Tu murek wokół, fundamenty. Jak widać. Pytanie, co tu było? Nie wiem. Ale jest to dość ciekawe. Przejdziemy się po tym terenie. To wygląda na jakieś pozostałości po jakiejś, moim zdaniem, hali, bo jest to kwadratowe. W tych miejscach tutaj i wokół były prawdopodobnie jakieś filary. I tutaj możemy taką nieco większą pozostałość zobaczyć. Jakiś taki rów. I prawdopodobnie to była taka dość duża hala. A to w tym miejscu, gdzie teraz wchodzę, to prawdopodobnie było wejście główne do tej hali. Żadnych podziemi tutaj nie widzę. Żadnych pozamykanych klap również. Teraz jestem na tej drugiej części. Jak widać, dość duży obiekt z drugą bramą, bo tutaj również była brama. To być może były nawet i garaże. Jako że jest to szerokie, może na jakiś sprzęt wojskowy, samochody wojskowe. No i tutaj jeszcze możemy zobaczyć, wydaje mi się, blacha pancerna być może. Tam dalej jest nieco większy kawałek, więc zaraz się przyjrzymy, co to jest. Jest tego tutaj dużo więcej, jak widać. Może ktoś z Was oglądających będzie wiedział, do czego to mogło służyć i dlaczego to jest w ten sposób rozrzucone. Blacha ta, jak widać, ma kółka. Jest dość gruba i ciężka. Jest to dość duże elementy to są. A i tutaj również kawałki betonu. I tutaj właśnie już to, co widać, to już jest róg tej hali. Czyli to, co jest, to jest zaraz koło hali. I to, jak widać, ciągnie się aż tam te dwa wystające. Więc co to było? Jak ktoś z widzów wie, może pisać w komentarzu. I zapraszam dalej. I tutaj się natknąłem na dość interesujące miejsce. Jak się przyjrzycie, jest to idealne koło. Małe, idealne koło. Tylko pytanie, do czego to służyło. Tu mogliby się wypowiedzieć obecni lub byli żołnierze, do czego takie coś jest używane.
A my teraz zmierzamy w kierunku ścieżki głównej, już do tej wieży, więc tam się spotkamy w kolejnej części, na którą serdecznie zapraszam. I tak jak już wspomniałem, kolejny dość interesujący obiekt, do którego się zbliżamy. Pójdziemy z przodu. I oto on. Powiem tak, patrząc na to, na szerokość tego obiektu, długość tego obiektu, wygląda mi to na miejsce, gdzie było ćwiczone ukrywanie się, kamuflowanie się czołgów. Bo nawet to, co tu na końcu widać, ten otwór, to na pewno nie jest nora. To prawdopodobnie tutaj być może nawet i lufa od czołgu była wbijana. Nie wiem, ale na pewno nie jest to nora żadnego zwierzęcia. Więc zapraszam do dalszej części filmu. Teraz już jestem bardziej przekonany niż wcześniej, że ta dziura, którą widzieliśmy, co nie wiedziałem do czego była, z tą dziurą na końcu, służyła prawdopodobnie jako właśnie ćwiczenie dla czołgów, kamuflowanie. Spójrzcie, tutaj jest z drogi głównej zjazd bardzo szeroki, czyli tędy jechały czołgi i na końcu tej drogi mamy identyczny obiekt jak tam. Czyli teraz już nie mam wątpliwości, że to służyło do czołgów. Ale podejdźmy do niego i zobaczmy, jaka wielka dziura. Te deski, co tu leżą, są po to, żeby tam nikt po prostu nie wpadł. Bo jest naprawdę głęboko i na dole jest już woda. Jak widać. No i tutaj mamy jeszcze bardzo wyraźny ślad po jeździe czołgów. A tutaj mamy już ostatni obiekt tu na dole. Jakąś górkę. Do czego służyła, nie wiem. Za chwilę się przekonamy. Jeszcze kolejny ślad. I tam prawdopodobnie w tym miejscu tutaj prawdopodobnie jest wejście. I tam się za chwilę spotkamy. I już spod tego wejścia, jak widać, ewidentnie droga jest rozjeżdżona, czyli tędy coś wjeżdżało. No i zobaczymy, co jest po drugiej stronie. Tak, to był tor przeszkód. Również dla czołgów. Przyjrzyjcie się dokładnie. Po dwóch stronach. Wały zrobione. To jest tor przeszkód dla czołgu, szerokość czołgu. Jak widać, jeszcze koła, jeszcze ślady po gąsienicach zostały, czyli po kołach dla czołgu, już od 20 lat nieruszane, więc są zachowane w stanie idealnym. I oto zejdziemy na dół i zobaczymy perspektywę, jak to wygląda. Jesteśmy z jednej strony i oto widok z drugiej strony. Tędy jeździły po prostu czołgi. Szerokość się zgadza, ślady również. I to już jest ten ostatni obiekt, który tutaj zwiedzamy. No potem zobaczymy się przy wieży i przy myjni czołgowej. Jeszcze tam z przodu jest jakiś filar,
do którego jeszcze tylko podejdę, pokażę Wam, co to jest i to będzie koniec z dołu. No i ten słupek, o którym mówiłem, a to ewidentnie jest pozostałość po bramie wjazdowej, która była na ten teren, na ten tor świecebny. Tu możemy zobaczyć jakiś kawałek kamienia, pionowy słupek. No i tamto miejsce, które przed momentem widzieliście, czyli ten tor przeszkód. I tak jak mówiłem wcześniej, właśnie przyszedłem do tego bunkra, który się okazał, no tak nie do końca jest bunkrem. Miejsce, w którym teraz obecnie jestem, jest to ta strzelnica, która była na pierwszym filmie z poligonu, a to miejsce, które mi się wydawało bunkrem z daleka, jest to po prostu tył tak zwanej kulochwytu, tak? Czyli tam, gdzie pociski uderzały o ścianę i to jest do niego właśnie wejście. I tu wzdłuż tej ściany jest korytarz. Jak widzicie, jest to w stanie no bardzo krytycznym. Jak widzicie, to wszystko się sypie, wali. Tutaj były schody i tam dalej wzdłuż była ta ściana. Więc zobaczymy się po drugiej stronie. Spróbujemy tam przejść. No i oto jesteśmy po drugiej stronie. Jak widzicie, jest to ta ściana wzdłuż. Ślady po ostrzeliwaniu. To oczywiście, bo poligony są to typowe ślady ćwiczebne. Idziemy dalej. Jak widzicie, filary podtrzymujące. To jest właśnie ten tył tego obiektu. Kolejny z przodu przed nami. Jak widzicie, ten sam od drugiej strony. Następny. Nadmieniam, iż chodzenie po takich miejscach jest wysoce niebezpieczne, jak widzieliście na ścianach. Jak widzicie, chociażby tutaj. Więc nikomu tego nie polecam. Robicie to tylko i wyłącznie na własną odpowiedzialność. A my idziemy dalej. I przy tym kolejnym filarze podtrzymującym tą ścianę mamy jakieś resztki bali podtrzymujących i tak oto wygląda właśnie ten kulochwyt tej strzelnicy. Te deski, które tutaj leżą, są jeszcze oryginalne z czasów poligonu. Więc tak wygląda całość. Stan tego obiektu jest krytyczny, jak widać zbrojenie na wierzchu, więc nikomu nie polecam tutaj chodzenia. I zapraszam na dalszą część filmu. Tak jak mówiłem, będzie również myjnia dla czołgów. I oto właśnie do niej się zbliżamy. Jeżeli ktoś chciałby ją zobaczyć, trzeba od dołu na poligonie kierować się takimi właśnie barierkami. Są to barierki po prostu z betonu i one prowadzą od samego dołu do samej góry, aż do samej myjni, gdzie kiedyś były czyszczone czołgi. Drogą, którą właśnie idziemy, to jest droga, gdzie one kiedyś jeździły. Ta droga w prawo prowadzi dalej na poligon, w stronę wieży widokowej, a ta droga po lewo prowadzi właśnie do starej myjni, do pozostałości, do których zapraszam. To ogrodzenie, które tutaj widzicie przede mną, jest to ogrodzenie stawów przeciwpożarowych, które znajdują się tam na dole. Zobaczymy, czy jest tam woda. Jest to teren ogrodzony, zakaz wstępu. Ale stawy są do dzisiaj.
Jak widać, woda w nich nadal się znajduje. I one się ciągną wzdłuż tego właśnie ogrodzenia. A mynia sama w sobie jest dosłownie te budynek prosto. I tam się spotkamy koło niej. Idąc wzdłuż tego betonowego płotu, udało mi się natknąć na furtkę, która jest otwarta. Jako że w urbexie nie niszczymy, jeżeli jest otwarta, możemy zobaczyć, co jest po drugiej stronie. I tak oto jesteśmy na terenie tychże stawów przeciwpożarowych. To jest ten prawy staw. A tutaj mamy duży staw po lewej stronie. No i tutaj już jest ogrodzenie. I jak widać, tu już jest las. Oto ten widok. To jest ta mynia od tyłu, do której właśnie teraz zmierzamy i ją zobaczymy dokładnie w środku i na zewnątrz. A więc, drodzy widzowie, to wyglądało tak, że czołgi wjeżdżały właśnie tą drogą między te dwie strony, tak jak w tej chwili idę właśnie z kamerką. Tutaj mamy zabezpieczenia. I oto infrastruktura w środku myjni. Tu się znajdują jeszcze stare rury. Jak widać, hydrant. Tablice informacyjne, do których podejdziemy. Tu jest informacja na ten temat, co tutaj się znajdowało, czyli że właśnie myjnia dla czołgów. Tutaj mamy zdjęcie tutaj z poligonu w trakcie funkcjonowania. A tutaj mamy zdjęcia archiwalne, ćwiczenia, jakie tutaj się też odbywały. No i również zdjęcie czołgu na poligonie. I jak się dokładnie przyjrzycie, wracając do tego jeszcze zdjęcia, tutaj jest nawet napisane, że Bundeswehra 244 batalion przy wieży tej właśnie, do której będziemy szli, ona znajduje się, tą wieżę zobaczymy, i tam po prawej stronie jest ta wieża teraz do zwiedzania, do której można wejść na górę i mieć widok miasta. Więc tam będę też. A tutaj zapraszam jeszcze do środka tego obiektu. Zobaczymy, co zostało w środku. I jak widać, tutaj była obsługa. Hydranty, rury, widok z jednej strony. I zaraz idziemy do drugiej strony. Więc tak jak mówiłem, wchodzimy z drugiej strony do tego obiektu. Również nic już w nim nie ma. Stare miejsce po kablach, po rurach. Pulpit do obsługi. No i po wyjściu mamy właśnie taki widok. I to oto ten obiekt, który widzieliśmy tam, co mówiłem, że od tyłu. I teraz zapraszam w stronę wieży, na którą wejdziemy i zobaczymy, co z niej widać.
I oto właśnie zmierzamy do tej wieży z nadajnikami, a po drodze mijamy taki domek z opisem, co tutaj się znajduje na temat roślin, bo tutaj są różne ścieżki edukacyjne. Miejsce, w którym się znajdujemy, to akurat jest są pastwiska od wypasania owiec. Tu na tych właśnie łąkach wokół bardzo często można zobaczyć takie zwierzęta. I to jest ta wieża z nadajnikami przed nami, a my idziemy do wieży widokowej, która jest kawałek dalej. Więc zapraszam do ostatniego punktu filmu i do zobaczenia. I oto ostatni punkt filmu, czyli wieża widokowa, na którą zaraz wejdę i pokażę, co tam jest. Takie oto właśnie drewniane schody i zobaczymy się na górze. Jak mówiłem, jesteśmy już na górze. I takie widoki. Jest niska, ma tylko raptem jedno piętro, ale warto tu przyjść, odpocząć. I schodzimy na dół. Już jesteśmy na dole. Jako że to był ostatni punkt filmu, więc z tego miejsca zapraszam do kolejnego filmu, subskrypcji, udostępniania tego kanału, tych filmów i lajkowania. I do zobaczenia w kolejnym moim filmie na kanale Piotrka. Dziękuję za uwagę.